dzieciaki zaśpiewają dla Państwa piosenkę Katary Wieloryba. Wszyscy jesteśmy strasznie zdenerwowani, dzieciaki również, także liczymy na gorące oklaski, doping i za wszystkie jakieś niedociągnięcia. Przepraszam i mam nadzieję, że Państwo ich nie będziecie widzieć. Oto młodzi muzycy zagrają dla Państwa na instrumentach klawiszowych. Będzie to na początek piosenka, taki utworek pod tytułem Chrupiący chlebek. Poprosimy jeszcze raz wielkie brawa na zachętę. Pani Agnieszka, rączki gotowe? No to uwaga, startujemy! Serdecznie. Następny utwór to utwór pod tytułem Ról. I gotowi? Thank you.
to księżniczki i królewicowie. Pała hajle państwa. Serdecznie dziękujemy za te dwie piosenki. Dzieci zostają tutaj na scenie z nami, a my poprosimy dalej kolejną grupę dźwiękorówków. Maję Lachor, Maję Piotrowską, Maxa Owsiankę i Emilkę Brugel oraz Anię Popczyk-Boronicką. Tutaj małe ustawienie. Obniżę może ten mikrofon trochę. Będzie nam lepiej, będzie was lepiej słyszeć. Przepraszam cię. Rozumiem, pani Agnieszko, że dzieci już gotowe, zatem będziemy... Co będziemy robić? Muszę sobie zerknąć do mojej przewspaniałej ściągi. Ach, dzieci obydwu grup razem zaśpiewają dla państwa ćwiczenia, ćwiczenia solfeżowe, takie jakie wykonują normalnie na zajęciach. Będą mogli państwo zobaczyć, jak z takimi dziećmi się pracuje. Po co takie ćwiczenia są? Po to, żeby wasze dzieci mogły rozwijać zarówno swój głos, jak i słuch muzyczny. To cóż, zapraszam. Dziękujemy grupie pierwszej. Możecie zejść do swoich rodziców. Pierwsza grupa, czyli Kania Lis, Olitka Forek, Oliwier Prokopiew, Joachim Kłonowski schodzą ze sceny. Będą nagrodzeni przez państwa zapewne wielkimi grawami.